126,5 metra mógłby objąć prowadzenie nawet, myślę. Obawiam się, że nie powtórzył wyniku. Tak jest, niestety. No i też straci chyba miejsce w drugiej dziesiątce. No zobaczymy zaraz. Nieudany był ten skok za bardzo Macieja Kota. Co to się dzieje, że w drugiej serii to samo było w Courchevel? No Weissiedel nie było drugiej serii.